Opala występujący praktycznie no wszędzie w Polsce. To będzie wersja akurat wariant ziemi pszczyńskiej. I też ma różne jakby stopnie trudności, to znaczy takie jakby etapy wprowadzania bądź dostosowywania do wieku. Na razie wszyscy nauczymy się pracy samego kowala, która jest tutaj kluczowa w tym tańcu. Praca kowala polega na tym, że kowal klęczy na jednym kolanie. Niech to będzie prawe kolano, ale nie będę się czepiać. Tutaj na to kolano, które jest u góry, kładziemy pięść i drugą pięścią uderzamy, ale z zamachem. Z zamachem jest dwa. I dwa. I dwa. I dwa. Tutaj uderzamy na raz, a zamach robimy na i, dobra? No to poprosimy o część pierwszą. I. Pomocniczki kowala jest taka, wstajemy, że pomocniczka kowala swoją spódniczką, albo jak nie ma spódniczki, to można rękami wachluje. Zaraz przejdziemy do tego, co to znaczy, zaraz mi powiecie. Tak, to już mówicie. Dobra, czyli kowalka, powiedzmy, że kowalka robi w tym czasie to. Robi tak. Dobra, gramy. Wiecie, jakby też warto dzieciom dokładnie wytłumaczyć, co znaczy dokładnie. Wytłumaczyć, co poszczególne elementy oznaczają. No tutaj jak mamy kowala, no to kowal ma tutaj w ręce co? Młot. Młot kowalski i uderza w kowadło. A na kowadle jest? Podkówka na przykład. Na przykład podkówka. W każdym razie jakiś metal, żelazo rozgrzane, no nie? To, że ono jest rozgrzane, ma też, jest też ważne, ponieważ rozgrzane jest dlatego, że jest w ogniu, który tutaj kowalka pomaga podtrzymać, nie? Podsyca, dostarczając mu więcej powietrza. Jeżeli dzieci tam nie czają, jaki to ma związek, można zapytać na przykład, czy widzieli, żeby ktoś kiedyś dmuchał w grilla albo rozpalając ognisko, no nie? No bo zazwyczaj dmuchanie kojarzy się z gaszeniem ognia, no ale tam, że więcej powietrza wtedy ogień jest dostarczany do ognia, ogień może się trochę rozbuchać. Jak to robię z dziećmi, to tutaj nie każę udawać dziewczynkom chłopców. Jeżeli chłopców jest mniej, no to po prostu jest mniej kowali, a więcej kowalek. Ale my mamy akurat tylko dwóch chłopców, więc chyba ktoś będzie musiał udawać. Więc polecam teraz dobrać się w pary i wybrać, kto jest kim. Panie na zewnątrz, czyli kowale w środku.